W zespole szkolno-przedszkolnym w Mazańcowicach koło Bielska Białej nie było dziś zajęć. Normalnie do placówki chodzi 700 dzieci. Dziś do szkoły przyprowadzony został tylko jeden uczeń. Powodem jest wizyta we Włoszech jednej z nauczycielek. Opowiadała to dzieciom na zajęciach w poniedziałek. No, część osób śledzi bardzo dokładnie wszystkie informacje dotyczące właśnie koronawirusa i poskładali, dodając 2 do 2, tym bardziej, że pani również na mediach społecznościowych wieczorem poinformowała, że została właśnie przewieziona ze szpitala wojewódzkiego na specjalistyczne badania. No więc już we wtorek miałam bardzo dużo telefonów od rodziców zaniepokojonych. Nauczycielka wróciła w niedzielę z Rzymu. Decyzję o odwołaniu zajęć podjął wójt gminy Jasienica, Janusz Pierzyna. Stanąłem jako rodzic i stwierdziłem, że po co rodzice mają mieć problemy, podejmować takie decyzje, jak usprawiedliwiać ten dzień i tak dalej. Jako organ dzisiaj prowadzący oświatę na terenie gminy Jasienica stwierdziłem, że taką decyzję podejmuję. No i z możliwością też dania wyboru rodzicom, tak jak mówię, że placówka jest otwarta dla zajęć opiekuńczych, natomiast dydaktycznych jest zawieszona. Nie wiadomo, czy jutro zajęcia w szkole się odbędą. Uzależnione jest to od wyników badań nauczycielki. Tymczasem do 4 wzrosła liczba osób przebywających w szpitalu specjalistycznym w Chorzowie w związku z możliwością zarażenia się koronawirusem. Po wstępnej diagnostyce te osoby zostały zakwalifikowane do pobytu na oddziale, jednak prawdopodobieństwo zakażenia wirusem jest nikłe. Eksperci nie mają wątpliwości, że prędzej czy później koronawirus w Polsce się pojawi. Dziś pierwszy przypadek zarażenia potwierdzono w Grecji. Zachorowanie wywołane koronawirusem dokładnie tak samo wygląda jak zachorowanie wywołane wirusem grypy, czyli będzie złe samopoczucie, wysoka gorączka, bóle kostno-stawowe. Również tutaj w przypadku koronawirusa dołączą się objawy zapalenia płuc, czyli między innymi duszności. Jeżeli chodzi o zapobieganie, czyli to, co możemy zrobić, żeby nie zachorować, utrzymanie higieny, mycie rąk, dbanie o swoją odporność, wysypianie się. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. W aptekach brakuje maseczek ochronnych. Na platformach transakcyjnych osiągają one zdecydowanie wyższe ceny niż zazwyczaj. W firmie Zarys, która podarowała Chińczykom 100 tysięcy maseczek, przyznają, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na poprawę zaopatrzenia. Gdy wirus rozwijał się w Chinach, to Chińczycy bardzo wiele produktów po prostu w Europie kupili. I ceny rosły, europejscy hurtownicy zarabiali pieniądze i wysyłali towar do Chin. Natomiast w tej chwili są bardzo duże braki na rynku, bo niestety trzeba pamiętać, że Chiny to jest jeden z największych producentów półproduktu, surowca, ale też produktu gotowego, więc jeżeli epidemia w Europie będzie się rozwijać, istnieje takie ryzyko. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał dziś w porannej rozmowie w RMF FM, że maseczki nie zabezpieczają przed zachorowaniem, więc nie ma uzasadnienia dla wydawania na ich zakup nawet kilkuset złotych.